me be there for you. I'll always be there for you. Kłaniamy się Państwu z Mönchengladbach. Jesteśmy na Borussia Park. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski i skomentuję dla Państwa ten mecz w jakże miłym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Przed nami kolejne w tym sezonie spotkanie w rozgrywkach Division Rivals. Jacku, to powinien być świetny spektakl. Wiele osób czekało na ten dzisiejszy mecz. Miejmy nadzieję, że piłkarze nie zawiodą oczekiwań. To musi być bramka! Ach, tak niewiele zabrakło do gola. Trener niezbyt zadowolony. Szybko przekazuje uwagi. Szkoda tej straconej szansy objęcia prowadzenia. Muszą bardziej przycisnąć. Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Przy piłce Sokrates. No i Ronaldinho. Ależ okazja, Ronaldo! Lionel Messi! Piłka znowu odbija się od bramki, ale tym razem opuszcza plac gry. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu! Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Widzimy jeszcze raz, jak padła bramka. Niewiele tam brakowało, żeby to obronił. Musnął piłkę, ale uderzenie jednak było na tyle mocne, że piłka wpadła do bramki. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Ależ znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Nieudana próba. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Kylian Mbappé. Ma piłkę, co teraz zrobi? Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Bramka kolejna, proszę Państwa. Co za seria w tak krótkim czasie. Skuteczność jak marzenie. Ależ miło popatrzeć na tę zdobytą bramkę. Piękne podanie w polu karnym. Kompletnie bezradni obrońcy i bramkarz musi wyjmować piłkę z siatki. Akcja na światowym poziomie. Naprawdę zasłużona bramka. Cristiano Ronaldo, popatrzmy w powtórce, jak zdobył bramkę strzelając głową. Trzeba też dodać, że dośrodkowujący ładnie znalazł Ronaldo tym dograniem. 2-1 to nie jest duża przewaga. Martinez. Przy piłce Sokrates. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Pięknie go dostrzegł. Bramkarz wybronił ten strzał. Ronaldo. Zespół traci piłkę. Blisko już do bramki. Ale świetna szansa teraz! Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? No nie! Zmarnowany rzut wolny. Bramkarz nawet nie musiał się ruszać. Od początku było widać, że to nie pójdzie w światło bramki. Ronaldinho. Przy piłce Ronaldo. Kylian Mbappé.
No i strata piłki. Celnie wycofują piłkę. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację, Darku. Cóż, bramkarz chyba niewiele mógł zrobić przy uderzeniu z tak niewielkiej odległości. Rywal znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i tylko dopełnił formalności. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. James Maddison. Ciekawe, jak to rozwiąże. Piłka na dalszy słupek. Daleko wybijają. Messi. Już blisko pola karnego. Brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Didier Drogba. Penetrujące podanie od Drogby. Teraz na pewno! Ależ kapitalna interwencja. Znakomicie złapał. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Didier Drogba. Zobaczmy, co zrobi. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, mogą teraz skarcić rywali. Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. No i gór! Sięgnął to. Wyciągnął się teraz jak struna. Krótko rozegrany rożny. Co teraz wymyśli? Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Był naciskany i nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Ricardo Pereira. Pięknie go dostrzegł. Mamy strzał, to będzie trafienie kontaktowe. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! Fantastycznie, Drogba. On zawsze walczy do końca. Tak, prawdziwie niezłomny charakter. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Didier Drogba. Obrońca na posterunku. Mogą ich teraz skontrować. Ronaldo. Messi. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była 100% sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Co teraz zrobi? Didier Drogba. Ładnie się znalazł na skrzydle. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Martinez! I zmarnowana szansa. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Cały stadion na chwilę zamarł, bo strzały z takiej odległości rzadko nie kończą się bramką. Był faul, będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Jest okazja na wyrównanie. Pytanie tylko, czy uda mu się przenieść piłkę nad mur. Ładnie schwycił. Utrzymał piłkę po tym uderzeniu z rzutu wolnego. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Sokrates z gracją prowadzi piłkę. Mbappé przed szansą. Co za obrona najwyższej klasy parada.
Krótko rozegrany róg. Ma piłkę, co teraz zrobi? Dobry, skuteczny odbiór. Przy piłce Ronaldinho. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. Sporo emocji i sporo bramek po pierwszej połowie 4-2. W mojej ocenie to jak dotąd najlepszy zawodnik meczu. Bez niego zespół straciłby przynajmniej połowę atutów. Istotnie, bardzo podoba mi się jego dzisiejsza gra. Wirtuoz środka pola, ruchliwy, wraca się po piłkę, pokazuje się do rozegrania. Widać to wyraźnie teraz na ekranie. Zapraszam Państwa na drugą połowę meczu. Teraz na skrzydle nikryty Messi. Skutecznie zaatakował. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. To nie jest jego dzień. Nie idzie mu w tym spotkaniu. Zupełnie przygasł w tym meczu. Praktycznie niewidoczny. Jest Sokrates! Gol! Rewelacyjnie to zrobili! Kibice szaleją! Doskonale wykonany ten rzut rożny i bramka. Pięknie wykorzystany stały fragment gry. Obrońcy się starali, ale nie dali rady go powstrzymać. Ale też piłka świetnie dograna. Brawa dla podającego. Martinez. Blisko już do bramki. No nie! To mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Martinez, ależ się wyciągnął. Coś niesamowitego. Interwencja światowej klasy. Strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Ale z jaką łatwością obronił tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. No i bramkarz wyjaśnia sytuację. Nelson Semedo bardzo dobrze wszedł w linię podania i odebrał piłkę. Martinez, James Madison wymanewrował obrońców, no i teraz bramka! Stopniała ta przewaga, ale ciągle jeszcze brakuje paru trafień do remisu. Ożywienie w szeregach drużyny, chyba wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. My też w to wierzymy. 5-3. Festiwal strzelecki trwa. Lemar. Didier Drogba. James Maddison. Lemar, Medel. Za chwilę może być dogodna okazja. Trzymają nerwy na wodzu. Didier Drogba!
Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Dośrodkowanie z narożnika boi. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Ależ fantastycznie po raz kolejny zablokował. Wychodzą do kontrataku. Messi. Podłączają się inni zawodnicy. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Przy piłce Sokrates. Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Didier Drogba. Zagranie na dalszy słupek. Ładne dośrodkowanie, ale niestety... Fatalny kick z bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. Uff, no naprawdę, było blisko prawdziwej bramki. Katastrofy, ale jakimś cudem nie zapłaciła za to cała drużyna. W ostatecznym rozrachunku kibice zapamiętają mu na szczęście tylko naprawę tego błędu w kapitalnym stylu. Didier świetnie to zrobił. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. James Maddison. Dobrze pomyślane, ale niedokładne zagranie. Przejmie to bramkarz. Gospodarze złapali wiatr. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Muszą spróbować jeszcze raz. Z tego już nic nie będzie. Didier Drogba. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. James Maddison. Podanie, zgarnie jednak piłkę bramkarz. Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. To może być bramka kontaktowa. I jest bramka kontaktowa, proszę Państwa. Teraz pewnie poszukają remisu. Wspaniale, że ten mecz znów nam się otwiera. Czekamy na kolejne akcje. Obrońcy grają dziś fatalnie. Napastnicy obu drużyn imponują skutecznością. Mamy 5-4. Idzie z piłką do przodu. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Ribery. Mbappé. A teraz Ribery. Jest szansa na kontratak. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Robert Lewandowski. Świetnie przeda się przez obronę. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Mimo sporej przewagi nie osiedli na laurach. Dalej atakowali. No i mamy kolejną bramkę. No, nie mógł chyba tego zmarnować. Widzimy teraz, ile miał miejsca i czasu. I do tego pustą bramkę przed sobą. Ważne, że potrafił to wykorzystać. Sześć do czterech w tych okolicznościach. Dwubramkowa przewaga o niczym nie przesądza. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Sergio Ramos przejmuje piłkę.
Do końca meczu już tylko 7 minut. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Franck Ribéry. Ależ przeczytał to jak profesor. Ribéry to musi wpaść. Piłka ląduje w bramce. Potwierdzają swoją dobrą postawę w tym spotkaniu. Teraz nikt już nie powinien mieć wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Może coś z tego będzie. Didier, ależ go wypatrzył Drogba. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. No nie, jest tak daleka, nie można zagrozić. Kolejna interwencja bramkarza i piłka w jego rękach. Gary Medel. Ribéry. To był ważny odbiór. Ostatnie 60 sekund. Tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Wrzuca na środek. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Puyol. Mają teraz szansę na kontratak. Dobra okazja do oddania strzału. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Ma piłkę, co teraz zrobi? Dobrze, teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Pięknie go...